Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem Andrzej Wawrzyk, witaj Andrzej. Witam serdecznie. Andrzej, jak czujesz się po zwycięskiej walce? Chyba ciężkie warunki postawił ci rywal, spodziewałeś się tego po nim? Powiem tak, na pewno spodziewałem się po przeciwniku z Anglii, żeby się wytrzymały. No zazwyczaj tam zawodnicy są bardzo wytrzymali, potrafią przyjąć, zadać cios, więc byłem przygotowany, że będzie ciężka walka. Byłem nastawiony na 6 rund, boksowałem 8 rund, nie dzieje się nic, bo tam parę godzin przed menadżer z trenerem zapytali, czy mam siłę boksować 8 rund, powiedziałem, że tak, chociaż no, nie spalowałem 8 rund i też gdzieś tą siłę chciałem rozłożyć. Ciężko było go mi wykończyć, gdzieś tego mojego powera zabrakło, ale teraz miałem napięty grafik, boksowałem cały czas, teraz robię przerwę, no mam nadzieję, że wypocznę, siły wrócą, zrobię dodatkową siłę i przyszłe walki będą się kończyły przed czasem. Ale uważasz, że popełniłeś jakieś błędy w tej walce, czy nie? Że jesteś zadowolony w 100%, bo tam pod koniec to wydawało się, że chciałeś go na siłę znokautować w pewnym momencie. Nawet myślałem, że jesteś w stanie go położyć, ale chyba ta szczelna garda tego wysokiego zawodnika była zbyt szczelna jak dla ciebie w tej nocy. Powiem tak, no, że czy popełniłem błędy? Na pewno popełniłem dużo błędów, bo jestem młodym zawodnikiem, co cały czas się tego boksu uczy, a po drugie raczej zawsze będę się uczył, bo nigdy no, nie ma doskonałego zawodnika, zawsze trzeba ćwiczyć, poprawiać błędy. No zawodnik tak dobrze się bronił, mnie gdzieś no, zabrakło tego powera, żeby go wykończyć. Na pewno jeżeli no, może byłby nie bardziej poczęty czy większego powera miał to wydaje mi się, że tam jak już był trafiony, to bym po prostu przyspieszył i myślę, że bym go wykończył. Jak długa przerwa cię teraz czeka po tym pojedynku? Na pewno nie zaboksuję szybciej niż na jesień. Będzie to październik, listopad. A promotor ma wobec ciebie jakieś plany, jakiś pas? Coś się szykuje, jeżeli chodzi o Andrzeja Wawrzyka? Możemy na coś liczyć? Na razie ciężko mi powiedzieć. No, trzeba pytać promotora, bo na razie nie rozmawialiśmy na ten temat. Na razie rozmawialiśmy, że teraz no, zaczynam przerwę, bo tak jak mówię, dużo boksowałem, potrzebuję trochę przerwy i troszkę bierzemy się za siłownię. A powiedz, porównywanie cię do Andrzeja Gołoty uważasz za uprawnione? Czujesz się następcą Andrzeja Gołoty, czy jeszcze nie? Bo tak, na pewno Andrzej Gołota już w tym wieku miał troszkę większe sukcesy. Mam nadzieję, że z tymi sukcesami go dogonię, a nawet przegonię, że te no szanse, co miał bardzo dobre, gdzie nawet raz powinien być mistrzem świata, gdzie mu to zabrano tytuł, ja taką szansę w przyszłości no, wykorzystam. Dobra, dzięki wielkie i powodzenia. Dziękuję bardzo. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.